Dzień dobry, nazywam się Marek Grzegorczyk, jesteśmy w województwie śląskim, powiat mikołowski, gmina Orzesze, miejscowość dokładnie Gardawice. Znajdujemy się na plantacji kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę. Obsada celowo była tutaj zwiększona, 100 tysięcy nasion na hektar, odmiana sektor. Kolby bardzo ładnie zaziarnione, mimo tego zwiększonego wysiewu, no tak jak już powiedziałem, no, kukurydza wyrosła bardzo ładna, liście szerokie. Kolby mimo wszystko wykształcone ładnie i ładnie zaziarnione, także plon będzie zadowalający. No była też pogoda, bo mimo wszystko opady nam dopisały, w naszym przynajmniej regionie. Końcówką sierpnia u nas przeszło jeszcze takie no, małe gradobicie, co właśnie jest wskazane na liściach. To nie jest żaden szkodnik, tylko właśnie szkody po gradzie, ale mimo tego no, plon jest zadowalający, no i kukurydza nie jest połamana przede wszystkim. Polecam kozacką kukurydzę innym rolnikom na spróbowanie, na przetestowanie. My w każdym bądź razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Witam, nazywam się Przemysław Sławek. Jesteśmy w powiecie myszkowskim, gmina Niegowa. Pierwszy raz w tym roku zasiałem kozacką kukurydzę odmiany 3111 kiszonkowe i jak również odmiany poletkowe testowe. Piękna w tym roku wyrosła ta kukurydza, łodyga gruba, kolby zaziarnione, choć gęstość siewu mogłaby być zredukowana poniżej 80 tysięcy. Tutaj akurat wysiane było 84 tysiące ziaren. Odmiany kiszonkowe 3111, 3015 oraz Trend. Polecam wszystkim odmiany kozackiej kukurydzy. Myślę, że będzie imponujący plon. Dzień dobry, nazywam się Szymon Nowak. Znajdujemy się w gminie Żory na plantacji kukurydzy. Kozacką kukurydzę uprawiamy drugi rok z przeznaczeniem na ziarno. Znajdujemy się na plantacji Premia. Wiosna była dość zimna. W późniejszym czasie wody było dość sporo. Ziarniaki widać, że są napełnione praktycznie w 100%, bardzo równe. Kukurydza godna polecenia, warta do przetestowania w każdym gospodarstwie. Jeśli jest możliwość, to jak najbardziej polecam. Powiat Oława, miejscowość Stary Otok. Ja od 2 lat sieję waszą kukurydzę. Wydajna, zawsze zdrowa. Jeżeli ktoś ma, tak jak ma być, nawożenie, wszystko, to jest okej. Okay. Polecam tą kukurydzę innym rolnikom. Witam. Jesteśmy w miejscowości Kątna. To jest województwo dolnośląskie, powiat wrocławski. Od zeszłego roku jestem posiadaczem 3 odmian kozackiej kukurydzy. To jest odmiana Trend. Trend jest na tym polu. Jest jeszcze odmiana Premia i odmiana Splaw. Kukurydza wygląda według mnie bardzo, bardzo ładnie. Na tym polu klasa ziemi jest 4A, 4B. Na innych polach jest podobnie. Nawet może i 5 klasy są, tak zdarzają się, także ziemie generalnie w tym regionie są takie słabsze, no nie? Ale w tym roku poziom opadów dopisał w miarę. Nawożenie jak na ten rok było takie, wiadomo, bez szaleństwa. Jeżeli chodzi o kolby, to także wyglądają przyzwoicie. Jestem w stanie bardzo polecić te 3 odmiany, bo naprawdę są ładne. Znajdujemy się na terenie Dolnego Śląska, powiat Wołowski, gmina Wińsko. Jesteśmy na poletku kozackiej kukurydzy DMS 3111. Jestem zadowolony z tej kukurydzy, polecam. Dzień dobry, nazywam się Michał Gruszczyk, jesteśmy województwo śląskie, gmina Żory. Współpracujemy tu z firmą odnośnie zakupu kukurydzy kozacka. W tamtym roku była siana odmiana DMS 3015. Uważam, że na tamte lata był super plon, 13 ton hektara. Czyli bardzo ok. W tym roku jest zasiana inna odmiana, testujemy. Jest to odmiana premium. Mimo zimnej wiosny wydaje mi się, że plon powinien być ok. Sieję tą kukurydzę tej firmy 3 rok. Uważam, że kolby są bardzo dobrze zaziarnione. Widać, że jest powtarzalność, nie odstępuje od poprzednich lat. Powinien każdy spróbować przetestować kukurydzę i wypowiedzieć się na ten temat. Mi się wydaje, że każdy będzie zadowolony z tej kukurydzy.